Szczęść Boże, coś Wam powiem. 7 razy to dużo, gdy chodzi o naszą cierpliwość. Przecież to jest ponad nasze siły. Tak wydawało się Piotrowi, nie spodziewał się, że Jezus tę wartość pomnoży niemalże w nieskończoność. Cyfra 7 nie oznacza dokładnej liczby, ale dla narodu żydowskiego w tamtym czasie symbolizowała doskonałość, obfitość i pełnię. Innymi słowy, Piotr sugeruje, że powinniśmy przebaczyć naszemu bratu zawsze w granicach rozsądku. 77 razy powiedzieć komuś przebaczam, to nawet tego sobie nie wyobrażam. Jezus jest wspaniałomyślny w tym względzie, bo mówi, że musimy przebaczyć bratu zawsze, ale to zawsze i bez względu na wszystko. Nam już się włącza notatnik w telefonie i zaczynamy pisać, ile razy to musiałem się narazić na stratę, gdy jemu przebaczałem. Jezus mówi nam, co mamy robić z bratem potrzebującym przebaczenia. Ukazuje najsłabsze strony ludzkiego życia. Ukazuje jego małość. Dłużnik, któremu odpuszczono 10 tysięcy rocznych zarobków, nie był w stanie odpuścić 100 dziennych zarobków. Podczas gdy Bóg jest współczujący i życzliwy dla nas, my jesteśmy podli i wymagający wobec tych, którzy nas otaczają. Przebaczyć z serca to wielka trudność. Cała Ewangelia jest o przebaczeniu, o wielkiej cierpliwości wielkiego Króla, Boga. Jeśli szukasz przykładu cierpliwości, znajdziesz najlepszy z nich na krzyżu. Jakże wielka była na krzyżu cierpliwość Chrystusa, mówi święty Tomasz z Akwinu. I w podobnym tonie wypowiedział się papież Franciszek. Pan czeka na swój czas. On nawet w relacji z nami ma dużo cierpliwości. I do końca naszego życia na nas czeka. Pomyślmy o dobrym łotrze, który rozpoznał Boga w ostatniej chwili. Cierpliwość jest notą chrześcijańską. Bycie cierpliwym to panowanie nad sobą samym. Prawdziwa cierpliwość prowadzi nas do litościwego znoszenia przeciwności i niedogodności zadawanych nam ze strony innych ludzi. Mamy swoje granice cierpliwości, gdy mamy przebaczać. Strach sprawia, że boimy się kolejny raz zaufać, bo już nie chcemy być oszukiwani. Chcemy czuć się pewnie, że człowiek, do którego wyciągam rękę, już mnie nie zawiedzie, że będę mógł na nim polegać. Tylko czy ktoś może dać nam takie gwarancje? Czyż przy spowiedzi nie mówimy zgodnie z prawdą, że postanawiam poprawę? Mówimy. Za każdym razem wzbudzamy żal i przysięgamy sobie, że więcej się to nie wydarzy. I co? Wracamy z tym samym grzechem, a może i z gorszym. I znów prosimy o przebaczenie, bijąc się w piersi, mówiąc moja wina. Tyle, że w spowiedzi przy przebaczeniu naszych grzechów jest coś, co nie jest ludzkie. Tym jest łaska sakramentalna, uświęcona przez Ducha Świętego, niewidzialna dla oka, ale odczuwalna dla serca. Łaska przebaczenia Bożego. Dlatego i w naszym przebaczeniu powinien być ten boski pierwiastek, który odwraca nasze myślenie. Jest nią miłość, a kto nie ma miłości, jest nikim, napisał święty Paweł do Koryntian. Nie chcemy być nikim, tylko kimś, kto realizuje swoje powołanie do świętości. Przebaczyć nie oznacza zapomnieć, bo tego się nie da. Przebaczyć to żyć dalej razem, iść tą samą wspólną drogą, czy na innych zasadach. Jaką miarą odmierzacie, taką i Wam odmierzę. Z Panem Bogiem.